Ośrodek wypoczynkowy Niko Jeziorsko nad malowniczym i największym akwenem w województwie łódzkim. Do dyspozycji gości 20 w pełni wyposażonych domków sześcioosobowych z miejscami parkingowymi. Strefa spa z basenem, sauna i jacuzzi, wiata grillowa, strefa chillout i strefa rozrywki z salą klubową. Dla najmłodszych duży plac zabaw i największe w regionie dmuchane miasteczko. U nas skosztujesz pysznej ryby, zjesz domowy obiad, podziwiając przestrzeń z widokowego tarasu na dachu. Niko Jeziorsko to idealne miejsce na letni wypoczynek, kibicowanie zawodnikom Mistrzostw Świata skuterów wodnych i organizację wydarzeń. Spotkania rodzinne, event firmowy, zapewniamy profesjonalną oprawę i obsługę. Tyle dyscyplin, no szkoda, że nie ma podłączania internetu i telewizji na czas, bo my byśmy... Złoto dziś, złoto. Dziś dzwonisz, a jutro masz internet i telewizję z kanałami sportowymi w cenie. Vectra. Mówisz? Masz. Kolor ma ogromne znaczenie w naszej kulturze. Od zawsze używaliśmy go odważnie. Sztukę łączenia kolorów opanowaliśmy do perfekcji. W mojej kolekcji Mazowia inspirowałam się tradycją Mazowsza, naszą kulturą. Kolekcję tworzy gama głębokich, nasyconych granatów, zieleni, rubinów, dzięki którym możemy tworzyć barwne przestrzenie. Mazowia to kolekcja o nas. Beata Michalska, witam Państwa. Rozpoczynamy serwis informacyjny, a oto skrót wydarzeń. Święto Policji. Porodówka w Sieradzu wyróżniona. Ponad 1 200 000 wniosków o 300+. BWA w Sieradzu. Co na wakacje? Tegoroczne obchody Święta Policji odbyły się w 105. rocznicę powołania Policji Państwowej i w jubileuszową 10. rocznicę nadania Sieradzkiej Komendzie Sztandaru. Uroczystość zgromadziła przedstawicieli parlamentu, władz samorządowych oraz zaprzyjaźnionych służb mundurowych. Rozpoczęła się złożeniem meldunku komendantowi wojewódzkiemu policji inspektorowi Arkadiuszowi Sylwestrzakowi. Czołem policjanci! Czołem panie inspektorze! Komendant wojewódzki wyraził uznanie dla służby i pracy całego stanu osobowego komendy jako tej wyróżniającej się. Myślę, że jedną z najlepszych w województwie. Jestem tu krótko, ale zdążyłem się zapoznać ze specyfiką pracy, z tym jak pracują i funkcjonują policjanci w Sieradzu i muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony naprawdę bardzo dobrą pracą tych funkcjonariuszy. Czego by pan życzył swoim podwładnym? Ja myślę, żeby nie zwalniali tempa i to, o czym dziś mówiliśmy, żeby każdego dnia wyjeżdżając na interwencję, udzielając pomocy tym, którzy jej potrzebują, żeby mieli ten sztandar w sercu i myślę, że to jest dla nich najważniejsze przesłanie. Mimo upływu ponad 105 lat służba w policji nie straciła na aktualności. Wymaga wielu poświęceń, niejednokrotnie tych największych. To specjalny zawód dla wyjątkowych ludzi, mówił w okolicznościowym przemówieniu komendant powiatowy policji w Sieradzu inspektor Piotr Bielewski. W tym szczególnym dniu dziękuję Wam, policjantki, policjanci, za rzetelną i profesjonalną służbę,
Przyjmijcie proszę życzenia satysfakcji ze służby, sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Wszystkim odznaczonym i awansowanym na kolejne stopnie policyjne serdecznie gratuluję. To wyróżnienia są uhonorowaniem waszego codziennego wysiłku, ogromnego poświęcenia i zaangażowania w służbie. Wyróżniający się policjanci otrzymali odznaczenia resortowe oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. To jakby kolejny krok w ścieżce kariery, wyróżnienie, między innymi takie wewnętrzne jakieś dowartościowanie. Za rzetelność, za profesjonalizm, ale przecież służba policjanta jest tą wyjątkową służbą, która wymaga od funkcjonariusza poświęcenia dużego. Czym dla pana osobiście jest ta służba? Służba przede wszystkim pomoc drugiemu człowiekowi, możliwość niesienia tej pomocy, również instruowania ludzi, jak powinni się niekiedy zachowywać w danych sytuacjach, ale przede wszystkim pomoc w jakiejś potrzebie, czy prostszej, czy trudniejszej, w stanach zagrożenia życia, zdrowia, czy nawet mienia. Dzisiaj padło dużo słów przyjemnych, ciepłych na temat waszej służby. Czy to też jest ważne, właśnie to zaufanie społeczne, ta akceptacja społeczna dla munduru policjanta? Tak, jest to bardzo ważne, kiedy odbierani jesteśmy przez społeczeństwo pozytywnie, jako normalni ludzie, tak? Tylko pracujący w zawodzie policjanta. I jeśli społeczeństwo docenia naszą pracę, szanuje nas, to dla nas też jest bardzo to ważne. Jak święto, to i prezenty dla sieradzkiej policji. Komendant powiatowy odebrał kluczyki do nowego radiowozu. Sieradzki oddział położniczy wśród trzech oddziałów najwyżej ocenionych przez pacjentki w województwie łódzkim. Szpital Wojewódzki w Sieradzu znalazł się wśród trzech najlepszych oddziałów położniczych i szpitali w naszym województwie według najnowszego rankingu Fundacji Rodzić po Ludzku. To ważne zestawienie, ponieważ bazuje na doświadczeniach i opiniach kobiet. W rankingu znalazły się miejsca, w których przestrzegane są najwyższe standardy opieki okołoporodowej. W szpitalu w Sieradzu w pierwszym półroczu tego roku urodziło się 348 dzieci. Ciężarne pacjentki przyjeżdżają nie tylko z Sieradza i okolic, ale także między innymi z Kalisza i Wielunia. Fundacja Rodzić po Ludzku od lat monitoruje opiekę okołoporodową w Polsce, przygląda się opiece szpitali nad matką i dzieckiem oraz sprawdza, jak przestrzegane są standardy opieki okołoporodowej. Wnioski o świadczenie Dobry Start, czyli popularne 300+, można składać od 1 lipca. Do ZUS-u w całym kraju wpłynęło już 1 200 000 wniosków. W naszym regionie takich wniosków jest już łącznie ponad 7,5 tysiąca. W Polsce złożono już ponad 1 400 000 wniosków o wyprawkę szkolną na ponad 2 miliony dzieci. W województwie łódzkim o jednorazowe wsparcie rodzice i opiekunowie złożyli blisko 80 000 wniosków. W powiecie sieradzkim złożono ponad 3,5 tysiąca wniosków, w zduńskowolskim niemal 2,5 tysiąca, a w łaskim ponad 1700. ZUS wypłacił już pierwsze świadczenia. Do rodzin w całym kraju trafiło ponad 3 miliony złotych, a w naszym regionie niemal 165 tysięcy złotych. Wnioski o świadczenie 300+ ZUS przyjmuje od lipca. Można je składać tylko do 30 listopada, wyłącznie drogą elektroniczną, przez aplikację mobilną mZUS, platformę usług elektronicznych ZUS, portal Empatia albo przez bankowość elektroniczną. Warto się pospieszyć i złożyć wniosek jak najszybciej, bo od daty jego wysłania zależy, kiedy otrzymamy świadczenie. Jeśli rodzic złożył poprawnie wypełniony i kompletny wniosek w lipcu albo złoży go w sierpniu, to ma gwarancję wypłaty świadczenia nie później niż do końca września. Świadczenie 300+ dofinansowuje zakup wyprawki szkolnej dla uczniów w wieku do 20 lat lub do 24 lat, jeśli mają orzeczoną niepełnosprawność. Przysługuje ono każdemu bez względu na dochód. Za uzyskane środki rodzice mogą zakupić np. podręczniki, przybory czy niezbędne akcesoria szkolne. Kolejną placówką, która zaprasza do siebie w okresie wakacyjnym, jest Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Nie wiadomo na jak długo, bo w najbliższym czasie ma ruszyć remont obiektu. BWA zaprasza Państwa na dwie wystawy. Choć Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu nie planuje w te wakacje zajęć i warsztatów dla dzieci, placówka planuje i organizuje kolejne wystawy. Najbliższa już w tę sobotę przy okazji Open Hair Festival. Jeżeli chodzi o wakacje, to w dniu festiwalu Open Hair, czyli w sobotę, 20 lipca o godzinie 19 otwieramy wystawę pięciu artystów, taką ogólnopolską wystawę, która jest jakby elementem tego festiwalu. Ja tylko przypomnę, że ciągle czynna jest wystawa dwóch Piotrów Mastalerzów, to na galerii na piętrze.
Jeżeli chodzi jeszcze o inne działania, no to przygotowujemy się do rozstrzygnięcia przetargu na remont i myślę, że to jest główny temat na wakacje nasz, ponieważ jeżeli rozpoczną się już prace, no to wystawy będziemy musieli po prostu zawiesić. Tą informacją kończymy wiadomości z regionu, a już za chwilę zajrzymy do kalendarza wydarzeń nadchodzącego tygodnia. Sobota będzie przeważnie słoneczna z zachmurzeniem niewielkim lub umiarkowanym. Temperatura od 16 do 28 stopni. Przez niemal całą niedzielę będzie bezchmurne niebo. Termometry pokażą od 16 do 31 stopni. Poniedziałek słoneczny z częściowym zachmurzeniem, bez opadów. Słupki rtęci pokażą od 17 do 31 stopni. Wiatr nie przekroczy prędkości 15 km na godzinę. Biometr przez cały weekend niekorzystny. W sobotę 27 lipca w dworze w Kalinowej odbędzie się wernisaż obrazów, spotkanie autorskie i koncert. O godzinie 17 rozpocznie się wernisaż obrazów Zbigniewa Gawrycha, jednego z najznakomitszych śradzkich i polskich malarzy. Swoje prace zaprezentują także Józef Banasiewicz, Roman Wrześkiewicz, Ryszard Opolski oraz Kinga Howard. O godzinie 18 na scenie pojawi się chór Harfa z Błaszek. Godzinę później dwór w Kalinowej będzie miejscem spotkania autorskiego z Anną Wróbel i Markiem Gaworskim, twórcami książki Pałace i Dwory Ziemi Śradzkiej. Zwieńczeniem sobotniego spotkania będzie koncert muzyki operowej i musicalowej. O godzinie 20 na scenie wystąpi tenor Mirosław Niewiadomski oraz Dominika Kobalczyk i Małgorzata Miszkiewicz, śpiewające mezzosopranem oraz sopranem. Wśród gwiazd sobotniego wieczoru pojawi się także baryton Ziemowit Wojtczak, pianista Bogusław Pikała oraz Jerzy Wolniak, który poprowadzi koncert. Jego dopełnieniem będzie występ baletu. Sobota 27 lipca, dwór w Kalinowej w gminie Błaszki, wstęp wolny. Zgodnie z zapowiedzią zaglądamy w kalendarz i zapraszamy do uczestnictwa w kilku przedsięwzięciach. Pierwsze. Sieradzkie Centrum Kultury zaprasza na Retro Dancing. To kultowy projekt muzyczno-taneczny, w ramach którego grupa DJ Retro zagra polskie i światowe przeboje z lat 60., 70., 80., 90. Potańcówka odbędzie się na tarasach nad rzeką Wartą w piątek 26 lipca w godzinach od 20 do 2 w nocy. Wstęp jest wolny. No i warto zarezerwować sobie czas, dobry humor oraz retrostylizację. Sieradzkie Centrum Kultury zaprasza również na Sieradzki Rynek na koncert Erika Hensona. To jeden z najlepszych skandynawskich gitarzystów, prawdziwy weteran szwedzkiego bluesa. Prezentuje mieszankę najlepszego rockowego bluesa, bez względu na to, czy występuje w klubie, czy na dużej scenie, grając dla tysięcy ludzi. Koncert odbędzie się w Rynku w niedzielę 28 lipca o godzinie 18. Wstęp jest wolny. W ten sam dzień Sieradzkie Centrum Kultury zaprasza Państwa do kina na Leżakach. Na terenie zielonym obok Białego Mostu w Sieradzu pokazany będzie film Miłość jak miód. To polska komedia romantyczna o dojrzałej przyjaźni i miłości, która przychodzi niespodziewanie i nie patrzy na metrykę. Seans odbędzie się w niedzielę 28 lipca, początek godzina 22, wstęp również wolny.
Teraz z Duńska Wola, dokładniej Karsznice. Święto kwiatów na tym osiedlu to już tradycja. W tym roku wydarzenie odbędzie się w dniach 27 i 28 lipca, już po raz 16. Będą koncerty zespołów Marika and Band, Bitter Sugar, Tabula Rasa i Elita Łódzkiej Aglomeracji. Czekają też atrakcje dla najmłodszych i oczywiście część handlowo-kwiatowa. Nie zabraknie również dmuchańców, waty cukrowej, lodów i cateringu. Miejski Dom Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli zaprasza na niezapomniany letni wieczór. Zagra alternatywny duet wykonujący muzykę elektroniczną Anita Barton i Kuba Iwanejko, czyli Echto. To muzycy inspirowani synthpopem, elektroniką i melodyjnym techno, którzy łączą taneczny nastrój z liryczną wrażliwością. Koncert odbędzie się w piątek 26 lipca o 20 w Miejskim Domu Kultury. Wstęp jest również wolny. Zostajemy jeszcze w Zduńskiej Woli. W ramach cyklu Kawiarnia nie tylko literacka zaprezentowane będą prace Liliany Słaby. Młoda artystka jest uczennicą trzeciej klasy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli. Na wernisaż wystawy prac młodej artystki zapraszamy 22 lipca o godzinie 16. Kawiarnia literacka Miejskiego Domu Kultury Ratusz. Wystawę oglądać będzie można do końca września. I tym zaproszeniem kończymy na dzisiaj. Dziękuję Państwu ślicznie za uwagę. Życzę słonecznego i udanego wypoczynku. Widzimy się ponownie w poniedziałkowym programie.
Żeby jutro mieć telewizję i taki internet pełen wszystkiego, to trzeba... Dziś zadzwonić na 601 601 601. I tyle? No tyle. A co byś jeszcze chciał? Klówkę. Podłączenie na jutro lub miesiąc abonamentu gratis. Zamów pod 601 601 601. Ekstra. Mówisz? Masz. Okręgowa Stacja Diagnostyczna PKS Sieradz zaprasza na badania techniczne okresowe, dodatkowe i specjalistyczne. Czynna codziennie od godziny 7 do 21, w soboty od 7 do godziny 13. Zapraszamy. Tyle dyscyplin, no szkoda, że nie ma podłączania internetu i telewizji na czas, bo my byśmy... Złoto dziś, złoto. Dziś dzwonisz, a jutro masz internet i telewizję z kanałami sportowymi w cenie. Vectra. Mówisz? Masz. Firma Ekowiatr BIS, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze i zarządzaniu technicznym instalacji i obiektów odnawialnych źródeł energii. W zakresie swojej działalności oferuje również usługę kompleksowego mycia paneli fotowoltaicznych i pielęgnację terenów zielonych na farmach. Farma fotowoltaiczna, jak każda inna instalacja zewnętrzna pod wpływem czynników atmosferycznych oraz innych, np. siadające ptactwo, przyklejone liście z drzew, osiadanie pyłów na terenach uprzemysłowionych, ulega ciągłemu zabrudzeniu. Panujące powszechnie przekonanie, że instalacja fotowoltaiczna pod wpływem opadów deszczu ulega samooczyszczaniu, nie jest do końca prawidłowa. Prawdą jest, że intensywny deszcz zazwyczaj usuwa część zabrudzeń, zwłaszcza zalegającą grubszą warstwę kurzu i pyłu. Jednak moduły fotowoltaiczne dzięki temu nigdy nie będą w pełni czyste. Niekiedy same opady atmosferyczne nanoszą wiele różnych szkodliwych substancji, które należy regularnie usuwać. Zalegające i stale odkładające się na panelach zanieczyszczenia mogą już w krótkim czasie doprowadzić do degeneracji powierzchni ekranów, stałego spadku wydajności oraz zmniejszenia ich żywotności, a w dłuższym czasie ich całkowitego zniszczenia. Zanieczyszczenia wymagające dodatkowego mycia na ekranach paneli fotowoltaicznych posiadają wspólne cechy. Mają charakter często punktowy, są odporne na czyszczenie przez opady deszczu i długotrwale zalegają. Brak cyklicznego mycia całej instalacji fotowoltaicznej przynajmniej raz w roku, według przeprowadzanych badań, ma istotny wpływ na jej żywotność oraz produktywność. Po umyciu modułów fotowoltaicznych, według przeprowadzonych przez naszą firmę pomiarów, wzrost produkcji energii elektrycznej w tym samym czasie, w takiej samej temperaturze powietrza oraz przy takim samym natężeniu światła słonecznego, kształtuje się w przedziale od 4 do 12% w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni paneli. Dlatego głównymi powodami, dla których należy utrzymywać moduły fotowoltaiczne w należytej czystości są: optymalizacja współczynnika sprawności instalacji, zapobieganie uszkodzeniom instalacji, maksymalizacja łącznego czasu pracy instalacji, niegromadzenie zabrudzeń, które powodują straty w produkcji nawet rzędu kilkunastu procent, redukcja ponownego zabrudzenia dzięki absolutnie bezresztkowemu wysychaniu, nie pozostawianie środków powierzchniowo czynnych.
przy zastosowaniu oferowanej przez firmę EcoWiatr BIS technologii koszt czyszczenia paneli dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW amortyzuje się już przy 2% strat mocy. Firma EcoWiatr BIS oferuje mycie paneli fotowoltaicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Jako pierwsza firma w Polsce posiada maszynę RoboClean 25, zaprojektowaną i zbudowaną przez włoską firmę Messersi, przeznaczoną do mycia paneli fotowoltaicznych zamontowanych na wielkopowierzchniowych farmach. RoboClean 25 to wielofunkcyjna, samobieżna maszyna gąsienicowa, która jest w stanie poruszać się po każdym, nawet najbardziej niekorzystnym terenie. Duży zbiornik na wodę o pojemności 2400 litrów umożliwia umycie paneli na jednym obiekcie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Do mycia stosowana jest woda demineralizowana poprzez użycie biodegradowalnych, w pełni bezpiecznych dla środowiska preparatów renomowanych światowych producentów. Teleskopowe ramię zakończone szczotką, które zapobiega zadrapaniom o długości do 4200 mm, pozwala na szybkie i sprawne umycie znacznych powierzchni paneli w krótkim czasie. Elektroniczne sterowanie odległości układu myjącego od paneli fotowoltaicznych przy użyciu zestawu wmontowanych czujników ultrasonicznych zapobiega przypadkowym ruchom ramienia i uszkodzeniom modułów, spowodowanych nierównym podłożem lub różnym kątem nachylenia paneli. Zraszacze rozmieszczone wzdłuż całkowitej długości szczotki zapewniają równomierne rozprowadzenie wody na powierzchni paneli tuż przed szczotką myjącą, poruszającą się w dwóch kierunkach w zależności od jazdy maszyny. Posiadając sprzęt, wykwalifikowaną kadrę ze stosownymi uprawnieniami producenta do obsługi urządzenia oraz własny transport, jesteśmy w stanie wykonać usługę mycia paneli fotowoltaicznych w każdym rejonie Polski. Firma EcoWiatr zajmuje się także kompleksowym utrzymaniem terenów zielonych na dużych powierzchniach. W ramach naszych usług oferujemy koszenie trawy i pielęgnację terenu. Jako specjaliści w tej dziedzinie dysponujemy odpowiednim sprzętem przeznaczonym do tego typu zadań. Dzięki doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do klienta jesteśmy w stanie wykonać usługę zgodnie z oczekiwaniami. Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do współpracy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub też w przypadku pytań, zapraszamy Państwa do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy. Tyle dyscyplin! No szkoda, że nie ma podłączania internetu i telewizji na czas, bo my byśmy... Złoto dziś, złoto... Dziś dzwonisz, a jutro masz internet i telewizję z kanałami sportowymi w cenie. Vectra. Mówisz? Masz. Dyscyplin. No szkoda, że nie ma podłączania internetu i telewizji na czas, bo my byśmy... Złoto dziś, złoto. Dziś dzwonisz, a jutro masz internet i telewizję z kanałami sportowymi w cenie. Vectra. Mówisz? Masz. Idealne miejsce na twój dom? Dębnica Kaszubska. Malownicza okolica, cisza, spokój. Blisko szkoła, przedszkole i sklepy. Oferujemy działki pod budownictwo mieszkaniowe w Dębnicy Kaszubskiej. Wielkość działek od 1200 m2 z pełną infrastrukturą wodno-kanalizacyjną i drogową oraz oświetleniem ulicznym. Cena wywoławcza 120 zł brutto za metr kwadratowy. www.debnicakaszubska.eu zakładka nieruchomości. Zachęcamy do kontaktu. Telefon 666 366 828.
Wszystkich szczegółowych informacji udzieli pani Katarzyna Zakrzewska. Edycja Suwałki Blues Festiwalu rozpoczęła się od ulewy, która nieco pokrzyżowała zamierzenia organizatorów. Aura jednak w pozostałe dni imprezy współpracowała zarówno ze sztabem organizacyjnym, jak i z publicznością. Krótszy o jeden dzień festiwal zgromadził wielotysięczną publikę. Poranne otwarcie klubów zapraszających na pierwsze tegoroczne śniadanie bluesowe wypełniło je po brzegi. Śniadanko smakuje. Tak, jest bardzo dobre, kawa również. A co na śniadanko było? Pizza, tradycyjnie pizza, teraz jest bardzo dobra kawa. Smakowało jednym bardzo słowem. Dziękujemy. W kuchni jednego z bluesowych lokali, serwujących poranną dawkę energii, pracy był ogrom, ale humory dopisywały. Tak dobrze karmicie, czy tak dobrze gracie? Tak dobrze karmimy i tak dobrze gramy, oczywiście. Co dzisiaj na śniadanko, że taki tłum? Co dzisiaj na śniadanko? Jajecznica z boczkiem, jajka sadzone z szynką parmeńską, bruskiety, naleśniczki na słodko i wszystko, co pan sobie życzył z naszej karty. Bardzo ciężki poranek i bardzo ciężki dzień przed nami, a w szczególności wieczór jeszcze, bo będziemy dalej grać do północy. I jutro znowu. I jutro znowu śniadanie bluesowskie, na które państwa serdecznie wszystkich zapraszamy. W lokalu, który odwiedziliśmy, trudno byłoby szpilkę wcisnąć, ale prócz śniadań i muzyki zmieścił się tu nawet niewielki, indywidualny pokaz bluesowej mody. Można robić zdjęcia i na sprawy. Z tyłu są wszystkie, z tyłu są wszyscy wykonawcy. Fantastyczny strój organizacyjny. To jest gdzie pomysł pani mojego męża, żebym uszyła sobie sukienkę. I to tak sama pani sobie ją uszy? Nie, ja takiej zdolności nie mam. Koleżanka nasza, taka znajoma Jasia, uszyła nam sukienkę. Powiedziała, nie ma sprawy, to był jej pomysł, jak to ma wyglądać. Daliśmy jej koszulki, które mąż miał. Ona wybrała, dobrała mniej więcej fakturę do siebie, także wszystko. No to może opatentujemy? Można by było. Znaczy ja już tu widziałam parę lat, 2-3 lata temu też już panią w sukienkach zrobionych z koszulek i to taki pomysł gdzieś tam się nam plątał po głowie, no ale no ileż można trzymać tych koszulek w domu, więc trzeba było je spożytkować. Drugie życie koszulki. Ale ma pani też coś fenomenalnego na paznokcie. No to akurat jest też, to mój pomysł w ubiegłym roku był sam w Suwałki Blues Festival, w tym roku jeszcze doszły pogodne Suwałki, z czego się bardzo cieszą moje wnuczki, bo jest miś na paznokciach, także... Także to jest fajne. A wnuczka ma już dwa znaczki kupione na czapeczce, a nie ma czapeczki. Czapeczka tam została, bo ma też dwa takie znaczki, więc się cieszy. Cieszy tak. Wnuki z nami jeżdżą już od dawna. Nie jesteście państwo z Suwałek? Nie, my jesteśmy z Bartoszyc. Dzieci nasze z Poznania przyjeżdżają tutaj, także... Który raz jesteście na blues?
Mąż twierdzi, że, bo mąż jeździł tylko na pierwszym. Ja może od czwartego zaczęłam jeździć w festiwalu. Także najpierw jeździliśmy sami, teraz jeździmy, potem jeszcze z młodymi dziećmi, a teraz już jeździmy z całą rodziną. Dziadkowie, trzy pokolenia jeżdżą. Bawimy się dobrze, dlatego tu przyjeżdżamy. Cały rok i wakacje podporządkowane są pod festiwal. Wszystkie inne plany są realizowane dopiero po festiwalu. A gdybyście mieli Państwo polecić komuś, kogo kto jeszcze nie był tutaj, dlaczego? Proszę Pani, mój mąż, który tam siedzi, ten pierwszy pan, poleca wszystkim w koło Suwałki przez cały rok. Kogo nie spotka, jak nie byłeś, musisz jechać. Także to nie ma zmiłuj, bo jest atmosfera, muzyka, po prostu klimat. Mamy przyjaciół suwalskich, jak to my mówimy, których spotykamy tu właśnie w Suwałkach tylko, na swojej umówionej ławeczce. Spotkania na Blues Festiwalu zdają się być swoistą tradycją. Przyjechaliśmy z małżonką z Gdyni, to jest moja bratowa Anita i mój szwagier Krzysiu. Przyjeżdżamy tu od 5 lat, rok w rok, no tak jak tutaj poprzedniczka wspomniała, że ten festiwal już jest, to jest nasz pierwszy repertuar, jeśli planujemy jakieś imprezy, to on już jest w nadrzędnej naszej wersji, czyli przyjeżdżamy tutaj rok w rok i cudowna atmosfera, wspaniali ludzie, no w ogóle pierwszy raz w życiu widzę taką atmosferę ludzi żyjących tym festiwalem. Miasto całe żyje. No, jesteśmy niezmiennie szczęśliwi, zadowoleni. No i w takim wspaniałym towarzystwie, jak tutaj moja bratowa i szwagier i moja małżonka. No rok wracamy tutaj. No i zamierzamy wracać, no, bo mi zdrowie pomogło. Jak się okazało, najlepszymi ambasadorami miasta i imprezy są sami Suwałczanie. Jestem żoną tego pana, który się tu urodził. To jest moja bratowa, która też się tutaj urodziła. Więc ja kocham Suwałki od 30 lat z tą miłością i uważam, że to jest wspaniałe miasto, z wielkim potencjałem. A odkąd wymyśliliśmy, bo nie jesteśmy od pierwszego sezonu Blues Festiwalu, ale odkąd wymyśliliśmy, że to byłby dobry sposób na spotkania, to przyjeżdżamy regularnie i jesteśmy zachwyceni również tym, co temu miastu daje po prostu. Naprawdę, to jest wspaniała impreza. Ci, których los wywiódł z rodzinnych Suwałk, regularnie wracają do miasta podczas festiwalu, nie tylko po to, by nasycić się muzyką. My przede wszystkim traktujemy też wspomnieniowo, tak, bo już urodziłam, więc miasto się rozwija, jest cudownie, idzie w bardzo fajnym kierunku. Ten festiwal bluesowy, który tu jest, miałam okazję być na różnych festiwalach, ale ten jest naprawdę ze szczególną atmosferą. Raz, że jest to codziennie, całe miasto żyje przez kilka dni. Ludzie żyją tym bluesem, jest taka podniosła atmosfera, wyczuwa się, mijając na ulicy nawet kogokolwiek z bluesowiczów, wszyscy się do siebie uśmiechamy, pozdrawiamy, więc to jest zdecydowanie specyficzne. A Suwałki same, no oczywiście za klimat, za to, że stają się coraz piękniejsze, ale też za te stare miejsca, w których jeszcze ciągle są stare chatki gdzieś, albo wykorzystywane stare zabudowania, dobudowywane są nowe miejsca, gdzie w charakterze tych starych, tak? Więc to jest bardzo fajne, żeby jakby tego ducha Suwałk zachować. No te miejsca, które były zawsze, tak? Muzeum i wiele innych, no to się zawsze kojarzy z dzieciństwem również, więc są takie emocje pozytywne, dodatkowe. No a blues, no po prostu to jest coś, co kochamy i myślę, że tak jak tutaj bratowa przemierza, po prostu będziemy wracać, dopóki nam zdrowie pozwoli i będziemy... Szkoda, a bardzo fajne jest jeszcze to, że coraz więcej miejsc, w których możemy tego bluesa zobaczyć, coraz więcej propozycji, też na bulwarach, też gdzieś właśnie w parkach, świetna sprawa. Najważniejsze i najbardziej warte polecenia miejsca, zdaniem festiwalowej publiczności, to... Park Konstytucji 3 maja i popołudniowe spotkania na koncertach i ludzie na kocach wylegujący się, to jest atmosfera nie z tego świata, naprawdę. To
jest jak amerykańskie miasta w latach 70. i to się nagle spełniło tutaj w tym mieście, to doskonała rzecz, naprawdę. Lokalni mieszkańcy mają o imprezie podobne zdanie. Co takiego jest w Blues Festiwalu, że on ściąga tak wielu ludzi do tego miasta? Autentyczny klimat, żywość tej muzyki, pomimo blues z natury jest muzyką smutną, prawda? Ale tutaj nie odbieramy tak w ten sposób. To jest, no, jest okazja do spotkania się, do posłuchania w dobrym klimacie. Oczywiście w domu też co można ze sprzętu posłuchać, ale no, to jest żywa muzyka. Gdyby ci przyszło wskazać w tegorocznej edycji koncert, na który najbardziej czekasz, to byłby to? To będzie w sobotę koncert Alizona. Tak się składa, że mój przyjaciel, który przyjechał z USA no, lat temu, Mark Englender, jak słyszysz to pozdrowienia, to jest obywatel amerykański, który mieszka tutaj od jakiegoś czasu w Suwałkach, jest muzykiem, grywał w USA właśnie z ojcem tegoż Alizona. No, już tak się umówiliśmy, że po koncercie jutro spróbujemy z nim pogadać sobie. To życzę wam cudownej konwersacji, znakomitego spotkania i doskonałej zabawy. Dzięki. Dobrej zabawy wszystkim. W Suwalskim Parku Konstytucji 3 maja w sobotę Bernard Allison wyczekiwany był przez wielu fanów gatunku. Bawię się dobrze i słucham bluesa. A na jaki koncert najbardziej pan czekał w tej edycji? Myślę, że na Bernarda Allisona. A dlaczego właśnie na niego? Bo prześledziłem jego historię i jego ojciec, Luther, uważam, że tworzył bardzo dobrą muzykę i myślę, że jego syn nie odstaje mu. Bardzo się tutaj dobrze bawimy, super jest. Czekaliśmy na ten koncert właśnie Allison. Super, jest niesamowicie. Kolejny nasz raz tutaj i na pewno wrócimy za rok, bo jest atmosfera wspaniała. Ludzie cudowni, pięknie jest. Po raz kolejny atmosfera jest niesamowita, także za rok na pewno przyjedziemy jeszcze raz. Dodajmy, że z każdych stron Polski. Tak, niektórzy daleko stąd jechali, to tutaj jechali. Ponad 300 kilometrów. Prawie 5. My z Warszawy jesteśmy, a kolegi. Więcej. Z Kujawsko-Pomorskiego. Też pod Warszawy samej. Bardzo nam się podoba. Mówię, kolejny rok i zapraszamy wszystkich, polecamy. Super. Atmosfera niesamowita. To jest co tu się dzieje. Nie tylko same koncerty, ale ci ludzie, co tu przybywają, są wspaniali. To oni tworzą tą atmosferę, dla której chce się tutaj być. Nie da się tego opisać. Wypełniony festiwalową publicznością, zamienił się na 2 dni w jeden pokaźnych rozmiarów piknik. Na 2 scenach królowała muzyka i właściwie wystarczyło się zaledwie obrócić na kocyku albo po prostu odwrócić krzesełko. Ale nie brakowało też fanów wędrujących od sceny do sceny. W piątek wieczorem tysiące ludzi stanęły u stóp sceny przy ratuszu, na której popis dawała formacja WW. Thank you.
fundacji, dzięki znakomitemu pomysłowi Jana Chojnackiego, towarzyszyły Dzieci Bluesa. Jednym z nich był Maciej Maleńczuk, którego wyjątkowy wokal w takim repertuarze słyszymy raczej rzadko. Tym bardziej ten jego koncert należy zaliczyć do naprawdę wyjątkowych. Zgromadziła również Anna Popowicz. Serbska artystka nie po raz pierwszy stanęła na suwalskiej scenie. Podobnie jak kilkanaście lat temu, rozgrzała publiczność swą niezwykłą energią, dając popis zamykający tegoroczną edycję. Festiwal ku zadowoleniu publiczności powrócił do parku w centrum miasta. Ten urokliwy teren, zdaniem uczestników imprezy, od wejścia buduje atmosferę luzu i relaksu. Pierwsze pytanie będzie od nas. Dlaczego nas pani wybrała? Bo się cudownie uśmiechacie. Na początek pytanie, czy dobrze się tutaj bawicie? Bardzo dobrze się bawimy. To jest w ogóle impreza już z tradycjami, ponieważ my wszyscy pochodzimy z Suwalszczyzny, nie wszyscy tu mieszkamy, ale przyjeżdżamy. Jak widać, tutaj właśnie już są kolejne pokolenia, ponieważ właśnie tak utrzymujemy wszyscy bardzo dobre relacje. Więc tu są już dzieci, wnuki, znaczy dzieci tych dzieci. No i jak widać, wszyscy się tu spotykamy. Tutaj jakby wszystko nas zajmuje. Jakieś miśki, lalki, lemoniada i tak dalej. A oczywiście w tle po prostu wdychamy, jak to mówi moja siostra teraz tutaj gdzieś wyszła, wdychamy atmosferę bluesową, więc niezależnie od tego, czy tam widzimy, nie widzimy, ale podprogowo gdzieś tam wdychamy. A ponieważ jesteście stałymi bywalcami tej imprezy, ubiegłoroczne przeniesienie bluesa na bulwary i teraz powrót do parku. Gdzie było lepiej w waszej ocenie? Właśnie dzisiaj rozmawialiśmy o tym przy kawie. Wydaje nam się, że jednak tu jest lepsza lokalizacja, ponieważ z każdej strony jest dobra, ta sama odległość w sumie. Jakby wszystko jest bardzo na miejscu, nie trzeba się przenosić i tak dalej, i tak dalej. W zeszłym roku właśnie jak byliśmy na bulwarach, to tak nawet, chociaż taki był koncert, że nie chciało się od niego wychodzić na kartasza, nie? Ale jednak wydaje mi się, że tu właśnie jest tak bardziej wszystko na miejscu. A co sądzicie o ofercie muzycznej? Oferta muzyczna to jest super i tutaj muszę powiedzieć, że wszyscy udostępniamy, reklamujemy Suwałki w Polsce i na wszystkie strony, bo właśnie sama to powtarzam, z takiej nieznacznej imprezy plenerowej, wręcz kameralnej, zrobił się wow festiwal, nie? Więc jest super. Zapraszamy do Suwałk! We'll be right back.
Kacanowie, gdzie bajki ożywają. Czeka na was miejsce pełne magii i przyjaciół, których znacie ze swoich ulubionych opowieści. Witajcie w Pacanowie. Tutaj wasze marzenia stają się rzeczywistością. Nie zdziwcie się, jeśli na waszej drodze stanie troll lub smok. Patrz, jeden z nich mrugnął mi okiem. Ale spokojnie, mają oni olbrzymie poczucie humoru. Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie to miejsce, gdzie marzenia stają się rzeczywistością. Tu wszyscy, mali i duzi, mogą czerpać radość z magicznego świata baśni. Mamy tu o wiele, wiele więcej atrakcji. Chodźcie, zobaczcie! Możemy tu biegać, ile dusza zapragnie. Odkryjecie w sobie dziecko. Przyjedźcie do Pacanowa! Przyjedźcie się noć! Europejskie Centrum Bajki. Czekamy właśnie na ciebie. Wszystkie drogi prowadzą do Pacanowa. Nowa trasa zwiedzania w twierdzy Srebrna Góra, największej górskiej twierdzy w Europie, zostanie udostępniona turystom już od 1 czerwca. Między innymi będzie można zobaczyć zagruzowane do tej pory części i odbudowane 4 mosty. Wrażenie robi ten największy zwodzony prowadzący do bram donżonu, ale atrakcji będzie znacznie więcej. Obecna trasa zwiedzania była nastawiona na to, żeby pokazywać, jak żył żołnierz w XVIII wieku. Nowa trasa zwiedzania, którą otworzymy już od Dnia Dziecka tego roku, ma na celu pokazać, jak budowano twierdzę Srebrna Góra, bowiem ten kolos, największy górski w Europie, wśród fortyfikacji, zbudowany był w niespełna 12 lat. To niewyobrażalny wysiłek, do tej pory będący tylko w wyobraźniach turystów. My na podstawie odtworzenia replik, maszyn budowlanych, które budowały twierdzę, za pomocą wystaw będziemy mogli tą metodę pokazać współczesnemu turyście. Twierdza jest poprzecinana systemem głębokich fos i te mosty miały charakter zwodzony, czyli można było pewne elementy twierdzy odciąć przy pomocy odpowiedniego operowania tymi mostami. Sami jesteśmy pełni podziwu dla ówczesnych konstruktorów, tak to nazwijmy, którzy potrafili wznosić takie budowle. Na wiele pytań nie mamy jeszcze dzisiaj odpowiedzi, ale pracujemy nad tym. Będzie można właśnie udać się do lazaretu, w którym będziemy pokazywać cały proces remontowy tych 3 lat powstawania tego Feniksa, można powiedzieć, z popiołów, bo to wszystko było zagruzowane, no i było w stanie, wiadomo, bardzo, bardzo zdegradowanym. I kolejny element nowej trasy, no to jest ścieżka wzdłuż mostów. O pełnej godzinach będziemy podnosić część zwodzoną. Dalej trasa będzie wiodła przez kolejne 3 mosty, tam budynki warsztatowe, gdzie będą pokazy dawnego rzemiosła. Rzemieślnicy będą wytwarzać elementy z drewna, z kamienia, które później będziemy wbudowywać z powrotem w remontowane części twierdzy, tak? Drzwi, okienka, zamknięcia kanałów odwadniających, parapety piaskowcowe. To wszystko będziemy po prostu rzeźbić, pokazywać przez cały sezon, ale oczywiście dodatkowo będzie można wykupić u nas warsztaty całą klasą, nie wiem, firmą, no i uczestniczyć w takich zajęciach. Obok
repliki maszyn historycznych, które służyły do budowy twierdzy, więc wchodził do koła deptakowego, podnosił głaz 500 kilo, no i próbował go przestawić obok. Czyli też no, chcemy, żeby uczestnik się spocił, zmęczył, zapamiętał ten obiekt na dłużej, został na ognisku, zjadł pakiet nasz kiełbasiany, który też tam będziemy serwować, napił się piwka w pięknym miejscu, bo tam zostawiliśmy dużo drzew, zieleni, żeby nie tylko czuć ten klimat militarny, ale też czuć przyrodę, która nas otacza. Punkt widokowy z widokiem na Strzeliniec Wielki, na Śnieżnik. Wszędzie też podjazdy dla osób niepełnosprawnych, żeby mogły dostać się do tej nowej części. No i na końcu albo będzie można przejść długą trasą, prawie kilometrową wzdłuż południowej fosy, gdzie już założyliśmy barierki, albo wsiąść na wóz z koniem i wrócić, przejechać się z powrotem do punktu wyjścia na dziedzinie Znążonu. No i tam oczywiście udać się do restauracji naszej najlepiej. Jesteśmy przygotowani na zwiększoną liczbę turystów, mamy plany, realizujemy je. Jak to profesor Molski już stwierdził, tym planem jest budowa kolei gondolowej i miejsca parkingowe w dole miasteczka, tak żeby odciążyć tą górną część, żeby mieszkańcy też mogli odetchnąć. No nie ukrywam, że jako, jak mówiliśmy, mały samorząd, mała wiejska gmina z małym budżetem nie jest w stanie udźwignąć takiego projektu. Ale tak jak tu wskazujemy, są różne projekty, programy, środki europejskie i my po nie sięgamy. Zapraszamy do tej współpracy Urząd Marszałkowski, ponieważ on jest też interesariuszem tutaj tego obiektu. Chętni w twierdzy mogą zostać na dłużej. Działa już hostel i restauracja, a dla żądnych przygód będzie możliwość wypożyczenia historycznego namiotu i spędzenia nocy w otoczeniu natury. Warto odwiedzić ten obiekt w nowej odsłonie, a my trzymamy kciuki za pracę nad wpisaniem zabytku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.